Mieszkaniec Polski średnio podróżuje koleją według statystyk jakieś 9 razy. Co natomiast państwa w Europie, gdzie tych podróży koleją średnio jest 20 czy 40? I oczywiście dokonanie takiego przeskoku jest bardzo trudne. Natomiast moglibyśmy mieć więcej podróży koleją. Ta kolej mogła być bardziej dostępna, być może tańsza, bardziej punktualna i z większą częstotliwością podróży, gdybyśmy szerzej otworzyli polski rynek kolejowy na konkurencję przewoźników osobowych. Obecnie, teoretycznie w ramach procesów, które się dzieją w Unii Europejskiej, polski rynek kolejowy jest otwarty dla przewoźników na przykład z innych krajów, którzy chcieliby komercyjnie wozić Polaków. Natomiast jeśli jakiś przewoźnik składa wniosek o dostęp do danej trasy, to PKP Intercity jako przewoźnik dotowany przez państwo może wystąpić o tak zwane zbadanie równowagi ekonomicznej na tym odcinku. I wtedy Urząd Transportu Kolejowego bada, czy wprowadzenie przejazdów komercyjnych nie zagroziłoby pozycji państwowego PKP Intercity, które otrzymuje dotacje na przewóz pasażerów na danym odcinku. No i niestety najczęściej kończy się to tym, że dostęp do tych tras nie jest przyznawany. Ci przewoźnicy odwołują się do sądów administracyjnych i cała procedura generalnie trwa długo i jest bardzo kosztowna. Natomiast najciekawsze jest to, że tej procedury wcale nie musimy przeprowadzać. Są państwa w Unii Europejskiej, które nie wymagają badania tej równowagi ekonomicznej i uważamy, że należy znieść w ogóle tę procedurę badania równowagi ekonomicznej przy udzielaniu dostępu do torów. Po prostu o tym powinny decydować możliwości techniczne tego, ile osób dana trasa jest w stanie przewieźć, ile połączeń w ciągu dnia obsłużyć. Jeśli są takie techniczne możliwości, jest wola przewoźnika, to powinniśmy takiemu przewoźnikowi pozwolić wozić polskich klientów. Skorzystaliby na tym przede wszystkim pasażerowie. Tak, osoby, które na przykład nie mają własnego samochodu, miałyby większą siatkę połączeń, z której mogą skorzystać. Konkurencja pomiędzy różnymi przewoźnikami mogłaby doprowadzić do tego, żeby zmienić na przykład politykę cenową. Bo wiemy, że na przykład pociągi Pendolino są bardzo drogie i często jeżdżą puste. Być może pod wpływem konkurencji PKP Intercity zmieniłoby tą politykę cenową. Generalnie byłoby też to korzystne dla polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej, ponieważ kolejni przewoźnicy wnosiliby opłaty za używanie torów, dzięki czemu mielibyśmy więcej środków na remonty czy podwyższanie standardu istniejącej infrastruktury kolejowej. Dlatego uważamy, że jedną ze zmian deregulacyjnych, jakich potrzebuje polska gospodarka, jest właśnie zniesienie procedury badania równowagi ekonomicznej przy udzielaniu dostępu przewoźnikom kolejowym do polskich torów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to pobierz cały raport.